Aspetta, Fabio, allora adesso guarda se l'ultimo marazzi. Video, laptop, ogni volta, no? Botto di accettarsi, sto, perché dopo sei in alugi? No, occhio al mio mobile. Lo scrivo, però, so fresco. Mi ha rozzo male, così, wspólne. Osobiste dorobek, a my wszyscy, my Polacy. Ja, jest nas blisko 38 milionów w Polsce, a
ile rozsianych poza granicami naszej ojczyzny, mamy wspólny skarb, mamy nasz własny narodowy dorobek, dorobek dużej historii, wiedzą do tysiąc już lat trwającą. My się w nią zagłębiamy i często do niej wracamy. My z niej szukamy światła na dalszą drogę, bo ona jest nauczycielką życia. My ją kochamy, tę historię. Przywiązani jesteśmy do niej, uważamy ją za swoje dobro i za swoją własność. Ona nas ściśle i spaja, ona nas łączy razem i uczy nas, przypominając, że jesteśmy sobie braćmi. Już ponad 1050 lat, jak z mową polską i dziejami polskimi, skrzemnął się trzeci czynnik, chrześcijańska religia. Czyli obciążenie szkoła razem z rycerstwem przez ręka Polska uczyniła znak Krzyża Świętego, a polskie usta wypowiedziały imię Trójcy Świętej. Polska otwarła swe bramy na przyjęcie Ewangelii i stała się służebnicą Chrystusa Pana. Zawsze wierna, zawsze otwarta na przyjęcie Ewangelii. Zawsze wierna Kościołowi. Była to chwila niezmiernie ważna w dziejach naszych. Ważna stąd, że ojcowie nasi przyjęli prawdziwą wiarę. Poganstwo, fałsz, błąd zniknął z polskiej ziemi. Duszę narodu wstąpił Chrystus i uświęcił ją swoją łaską. Po kilkudziesięciu latach tego relegacji chrześcijaństwa w Polsce staje się ojczyzna nasza wierząca Bogu bezgranicznie oddaną. Lecz przyjęcie chrześcijaństwa przez naszych ojców i przez to także jest zdarzeniem dorosłym, że ono nam wskazało rolę, jaką mamy zajmować wśród narodu, że wyznaczyło nam nasze historyczne posłannictwo, pokazało nam, że powinniśmy naprzód pogłębiać Ewangelię u siebie, a potem szerzyć ją i zastrzegać u drugich. I my tej Bożej woli usłuchaliśmy przez bitwę obrony kresu przed Turkami, Tatarami, przez którą staliśmy się przed murzem chrześcijaństwa wreszcie sławna pod buławą sowieckiego odsiecz wiedeńska. Oto dowody, że czas długi byliśmy swemu posłannictwu wierni, bo jary swojej my nie uważaliśmy za coś narzuconego sobie z zewnątrz. Nie. My wiarę świętą, kiedy była ona już przez nas dostatecznie poznana, przyjęliśmy otwartymi rękoma i zamknęliśmy ją w sercu naszym. Ona weszła nam w krew i kości, ona przeniknęła nasze życie, stała się duszą naszej duszy. Ona wsiąkła w nasz narodowy organizm i przesyciła go sobą tak silnie, że dzisiaj lud polski nazywa ją po prostu polską wiarą, w przeciwieństwie do wiary niemieckiej i moskiewskiej. Symbolem i opiekunką wiary w nas jest Boża duszą, która znajduje się w każdym polskim domu. Podnieśmy teraz nasze myśli i przedstawmy sobie, że jeszcze nie ukochają polską ziemię. Wyobraźmy sobie, że oto z wysoka mamy ją przed oczyma szeroką i bogatą, że oto usunęły się z nich wszystkie mgły i opary, a ona weszła niejako naprzeciw nam, ziemia piastowska, nasza własna. Wyobraźmy sobie dalej, że widzimy ją, że widzimy na niej wsi i miasta, a po wsiach i miastach miliony, miliony ludzi, ludzi takich jak my sami, z tym samym sercem, z tą samą krwią, z tymi samymi przywiązaniami. Oto patrzymy na ten lud wielodziesiątmilionowy. Oto go mamy przed sobą, polskie, słowiańskie serce. Objawia się przed nami jego dusza. I oto zobaczyliśmy w tym sercu, w tej duszy, trzy wielkie narodowe skarby. Polską mowę, polską historię świętą, katolicką wiarę. To wszystko razem mamy przed oczyma i czujemy, że serce nam bije mocniej, ugarnia nas potężne wzruszenie, jakaś radość głęboka, której nie podobna wyrazić, albowiem widzimy na własne oczy to, o co pytaliśmy się na samym początku. Widzimy ojczyznę, widzimy Polskę. Już wiemy więc, co to jest ojczyzna, co Polska. Bardzo dziękuję za uwagę. I po tych słowach nie sposób właśnie modlitwie różańcowej dziękować Bogu za to, że jesteśmy Polakami, że możemy wyznawać naszą wiarę, lubić się z niej, gdziekolwiek jesteśmy, gdziekolwiek żyjemy. Gdziekolwiek jesteśmy, więc tu różańca świętego, biczowanie Pana Jezusa. Biczowanie Jezusa potwierdza, jak okrutni bywają ludzie. Człowiek potrafi być okrutny nie tylko wobec Boga, lecz także wobec bliźnich i samego siebie. Krzywdzi siebie, upijając się, zażywając narkotyki, przegrywając od grach hazardowych, czy ulegając popędowi. Człowiek potrafi biczować samego siebie. Jezus o tym wie. Jedźmy do biczowanego z naszą bezsilnością i z naszymi ranami. Bóg się w intencji Ojca Świętego Franciszka porozmawiał wszystkie intencje, które mamy w swojej czynności. Także pamiętajmy, że nie będę też ojcu. Pamiętajcie, módlmy się za naszą ojczyznę Polskę, zarządzącą nas, jak najlepiej służymy. Thank you.
teraz jest godziną śmierci naszej mamy. Gdybyśmy byli łatwiej stronę sami z tego, gdybyś powiem, byś kiedy nie jest tam, gdybyś powiem, nie powiem, że do tego nie wyjecie. Święta Maria, Matko Boża, modlę się za nami grzesznymi, teraz jest godzina śmierci naszej mamy. Gdybyś byli łatwiej stronę sami z tego, gdybyś powiem, byś kiedy nie jest tam, gdybyś powiem, nie powiem, że do tego nie wyjecie. Święta Maria, Matko Boża, modlę się za nami grzesznymi, teraz jest godzina śmierci naszej mamy.
się dziękować za uwagę i prosić za każdego z nas. Zanosimy wszystkie troski i radości. Wszyscy, którzy kochamy nas tą najświętszą, przybądźmy do nas. Ja był zawsze w Bożych sprawach, podpowiada nam potem. A to teraz jest czas łaski. Nie wiemy, co będzie potem. Czy będziemy żyli? Jakie będą okoliczności, jakie warunki? A więc mobilizujmy siebie i innych teraz. Przybywajmy na różne sposoby. Rozpoczynamy już w sobotę, 8 lipca, muszą świętą o godzinie 18. Przewodniczy ksiądz biskup Stanisław Napiera. Już o godzinie 17.30 radośnie oczekujemy na placu Jasnogórskim. O godzinie 20.20 różaniec, 21.00 apel Jasnogórski. Dla pragnących czuwanie, a o 24.00 msza święta przed cudownym obrazem. Niedziela, 9 lipca, to najważniejszy dzień naszej pielgrzymki. Zaczynamy o godzinie 8 rano godzinkami i radosne czuwanie fatimskie. O 11.00 uroczysta msza święta, której przewodniczym będzie ksiądz arcybiskup Jan Romeo Pawłowski z Watykanu. Jeszcze parę informacji organizacyjnych. Pierwsze, bądźmy w łasce uświęcające. Drugie, zabierzmy małe krzesła, parasol na słońce, ewentualnie na deszcz. Coś do picia, owszedne leki, życzliwość. Najważniejsze, otwarte serca dla Pana Boga Matki Najświętszej i współuczestników. Prosimy bardzo, ofiarę lekarza, pielęgniarki i pielęgniarzy, byście zlecili Państwa zgłosić się do bezinteresownej posługi na placu Jasnogórskim w punktach medycznych. Zgłoszenia będziemy przyjmować na numer, który podam za chwilę. Czwarte, dobrze byłoby, gdyby każdy z uczestników grup zorganizowanych miał na wszelki wypadek karteczkę na sobie, skąd przyjechał, z nazwiskiem i telefonem organizatora, ewentualnie kierowcy autobusu. Organizatorów zaś prosimy, byście włączyli Państwo swoje telefony po zakończeniu uroczystości. Piąte, proponujemy, na przykład ten podek zakupu, jako że to jest wprost nieprawdopodobne, punkt kontaktowy dla przyjemnych księdza kardynału Szymyska.
kierowany na studia do Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Nie ma u nas lewackiego kształcenia. Są bardzo dobrzy profesorzy i wykładowcy, dobrzy Polacy z otwartymi głowami na obecną rzeczywistość w Polsce i świecie. Zaprosił na studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe. Studia licencjackie. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Specjalności kultura medialna, dziennikarstwo radiowo-telewizyjne. Politologia. Nie bójmy się politologii. Potrzeba dobrych dziennikarzy, prawdziwie służących prawdzie, ale i polityków, którzy będą zatroskani o dobro wspólne, a nie będą kombinatorami, politykierami, co ma często miejsce. I tak politologia, specjalności polityka międzynarodowa, marketing polityczny, polityka społeczna i ludnościowa. Kulturoznawstwo, specjalności turystyka kulturowa, techniki aktorskie i reżysery oraz nowość, uwaga, krytyka artystyczna, teatrologia, teoria i praktyka. A więc nowość, krytyka artystyczna, teatrologia, teoria i praktyka. Nowością też jest informatyka medialna. Ten kierunek jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. I tu jest określona ilość miejsc. Informatyka medialna to interesujący nowatorski program studiów, zajęcia praktyczne w laboratorium audiowizualnym, rzetelna wiedza i umiejętności praktyczne potrzebne na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Zajęcia ze specjalistami z branży medialnej i informatycznej, CMS i sieci komputerowe. Wyjątkowe możliwości pracy zawodowej, public relations i marketing dziennikarski. Niskie koszty kształcenia ze względu na dofinansowanie studiów ze środków EFS. Liczba dofinansowanych miejsc jest ograniczona. Studia inżynierskie, informatyka, specjalności grafika komputerowa, techniki multimedialne. Studia drugiego stopnia, magisterskie, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalności, dziennikarstwo informacyjne i sztuka prezenterska, dziennikarstwo online i marketing sieciowy oraz politologia. Bardzo polecamy, potrzeba dobrych polityków, specjalności, bezpieczeństwo państwa i dyplomacja, polityka społeczno-ekonomiczna, komunikacja i dziennikarstwo polityczne. Studia podyplomowe, nabór we wrześniu, dziennikarskie, retoryka i komunikacja społeczna, grafika komputerowa i techniki multimedialne. Proszę Państwa, więcej możecie się dowiedzieć, pytajcie, telefonując od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15 pod numerem telefonu w Toruniu, adres 56 610 7200, 56 610 7200. Możecie Państwo też popatrzeć na portal Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej www.wsk.sin.pl. Szukajcie Państwo więcej informacji, przekazujcie dalej. Właśnie w medzie jest przyszłością. Kochamy Polskę, staramy się o dobre wykształcenie i dobrą formację osobowości, formację ducha, sumień. A wtedy będzie wszystko dobrze. A młodzież przemieni Polskę na lepsze. Ale to zależy od każdego z nas. Zapraszam. Thank you.
No, ya to...